Dzisiaj będziemy rozmawiać o dokumentach, a dokładnie o utracie dokumentów. To się może zdarzyć każdemu, zwłaszcza latem, gdy jesteśmy troszeczkę roztargnieni i wypoczywamy. Co zrobić w sytuacji, gdy zagubimy dokumenty, na przykład tożsamości? No jeżeli zagubimy dokumenty, to powinniśmy udać się do instytucji, która wyrabiała nam ten dokument i go wydała. Czyli jeżeli będzie to na przykład dowód osobisty, to dany urząd gminy bądź urząd miasta musimy powiadomić o tym, że zagubiliśmy dokument. Warto wtedy też w banku skorzystać z takiej opcji dokumenty zastrzeżone i zastrzec, że nasz dowód osobisty właśnie się zagubił, żeby też nikt nie mógł się nim posłużyć na przykład przy próbie podjęcia kredytu. To jest taka też baza pomiędzy bankami, więc jeżeli dokument zastrzeżemy, możemy mieć pewność, że on już będzie nie działał, nie będzie można nic z nim zrobić przy jego udziale, właśnie używając tego dokumentu. Inna sytuacja ma się w przypadku kradzieży dokumentów, kiedy mamy pewność, że jednak doszło do kradzieży, nie mamy portfela, w nim był dokument, dowód osobisty, wtedy też taką sprawę można zgłosić od razu na policję. Pamiętajmy tylko przy tym, że jeżeli już zgłaszamy, że dokument został utracony, to też w tym momencie, od tego momentu powoduje to jego nieważność. Jeżeli nawet znajdziemy dokumenty, to nie możemy już się nimi posługiwać, ponieważ one są i tak już nieważne. Więc warto jednak dokładnie sprawdzić miejsce, w którym moglibyśmy utracić ten dokument, gdzieś go zagubić w domu, sprawdzić wszystko po kolei, na spokojnie i dopiero potem zgłosić, jeżeli faktycznie okazuje się, że go nie mamy. A co w sytuacji, gdy ktoś znajdzie czyjś dokument, czyjąś kartę, czyjś dowód tożsamości, co ma zrobić? W przypadku utraty dokumentów i ich znalezienia przez jakąś inną osobę, która odnajduje te dokumenty, tutaj należy je oddać do najbliższej jednostki policji. My się tym zajmiemy, na pewno dotrzemy do właściciela, będziemy wyjaśniać tą sprawę, dlatego też w tym przypadku, jeżeli chodzi o dokumenty, dowody osobiste, paszporty, właśnie takie, te wszystkie dokumenty oddajemy na policję. Pozostałe rzeczy, jakieś przedmioty, inne wartościowe rzeczy, jeżeli nie znamy właściciela, powinniśmy zanieść do Biura Rzeczy Znalezionych znajdującym się w starostwie powiatowym. A jeżeli ktoś na przykład znajdzie jakieś pieniądze albo jakąś rzecz typu, nie wiem, telefon na przykład i sobie ten telefon zabierze, bo leżał gdzieś tam, czy na ławce, czy gdzieś na jakiejś alejce, to jak to jest z tą sytuacją? To on staje się przestępcą, czy nie? Jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie znajdujemy daną rzecz i jednak nie chcemy jej w ogóle zwrócić właścicielowi, ani przekazać tutaj instytucjom, które będą mogły oddać to prawowitemu właścicielowi, to oczywiście mamy do czynienia z przywłaszczeniem mienia. To jest bardzo podobne przestępstwo do kradzieży i grozi też za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego też powinniśmy ten przedmiot właśnie albo poszukać właściciela, spróbować się przez ten telefon skontaktować z osobami, które tam na przykład w książce telefonicznej i przekazać go właścicielowi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to oczywiście też powinniśmy przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.